Słowo syn kojarzy nam się z kimś, kto ma swój początek istnienia. Narodził się, ma rodziców. W Starym Testamencie, ale przede wszystkim w Nowym Testamencie, Jezus Chrystus często jest określany słowem syn. To powoduje, że czytelnicy Pisma Świętego mają problem z pojęciem wieczności i boskości Chrystusa, a antytrynitarze wykorzystują to słowo, aby przekonywać swoich słuchaczy, że Jezus z Nazaretu jest tylko i wyłącznie człowiekiem. Najczęściej te błędne wnioski odmawiające Chrystusowi boskości wynikają ze słabej znajomości Biblii i nieugruntowanej wiary. Pisał o tym apostoł Piotr, że zdarza się, iż osoby niewykształcone pod względem oczywiście biblijnym i niezbyt umocnione w wierze opacznie rozumieją pewne fragmenty Biblii, siebie i innych wprowadzając w błąd. Otwieram teraz Nowy Testament, drugi list Piotra. Czytam tam rozdział 3, od wersetu 15. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Więc jak należy właściwie rozumieć słowo syn, którym jest określany Jezus Chrystus? Gdy anioł Gabriel objawił się Marii w Nazarecie, zapowiedział, że w sposób nadprzyrodzony urodzi syna Jezusa. W Ewangelii Łukasza, w rozdziale 1, pragnę przeczytać wersety od 30 po 35, gdzie anioł Gabriel zwraca się do Marii takimi słowami. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Jak skomentowała ten fragment Ewangelii Łukasza Ellen White, służebnica pańska? Czytam cytat, jej słowa komentujące ten fragment. W swojej inkarnacji otrzymał on w nowym sensie tytuł Syna Bożego. Anioł powiedział Marii: moc Najwyższego zacieni cię.
Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Będąc Synem Człowieka, stał się On Synem Bożym w nowym sensie. Takim był w naszym świecie. Synem Bożym, a jednak przez narodzenie zjednoczonym z ludzkością. Od wieczności Chrystus był zjednoczony z Ojcem. Proszę zauważyć, że siostra White zapisała, że Chrystus stał się Synem w nowym sensie i dwa razy to podkreśliła. Boska osoba Chrystusa, od wieczności współistniejąca z Ojcem, była we wszystkim równa Ojcu. Chrystus posiadał te same atrybuty, naturę i nie mając początku, nigdy nie był Synem w powszechnym zrozumieniu. Wskutek upadku człowieka, aby wykonać plan ocalenia ludzkości, Chrystus przechodzi inkarnację, czyli staje się człowiekiem przez poczęcie i narodziny z Marii Panny w Betlejem. Bóstwo staje się zupełnie nową osobą, której wcześniej nie było. Nazwano ją Jezusem, tak jak polecił Gabriel Marii, a potem Józefowi. W tym sensie, gdy Chrystus narodził się w Betlejem, jako nowa osoba stał się Synem, w sensie posiadania początku. Ponieważ narodził się za sprawą Ducha Świętego, zachowując nadal swoją boską naturę, został nazwany Synem Bożym. Jako osoba, która w pełni przyjęła także naturę ludzką, stał się Synem Człowieczym. Jako człowiek podporządkował się Bogu Ojcu, ale także i swoim ziemskim rodzicom. I ten fakt tłumaczy wszystkie wypowiedzi Jezusa, w których mówi On o swojej zależności od Boga Ojca. Przed inkarnacją, w swojej praegzystencji, nie był On podporządkowany Bogu Ojcu, jak ludzkie dzieci swoim rodzicom. Był równy Ojcu, współistny, posiadając jak Ojciec pełnię boskości. Trwał z Nim w doskonałym związku jedności i miłości. Ale z chwilą narodzin w Betlejem jedna z osób bóstwa stała się zupełnie nową istotą. Istotą, której wcześniej nie było. Stała się istotą, w której połączyło się bóstwo z człowieczeństwem. Zaistniała nowa osoba, którą nazwano Jezusem. Pozwólcie, że przeczytam fragment z Ewangelii Mateusza, pierwszy rozdział od wersetu 20 po 21, a następnie werset 25. Ewangelista Mateusz zapisał: i gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. I w 25 wersecie czytamy:
ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Potem określono Jezusa jako Jezusa z Nazaretu, a w końcu dodano mu przydomek Chrystus, co z języka greckiego znaczy pomazaniec, czyli Zbawiciel, Mesjasz, wybraniec Boga. I tutaj pytanie, na które niech każdy sam sobie odpowie. Jak w niebiesiech przed inkarnacją tytułowano Syna Bożego? Kim był? Jak się do Niego odnoszono? Proszę zauważyć, że umownie Syn, nazw Syn Boży lub Jezus Chrystus używamy powszechnie na określenie Pana Jezusa bez względu na to, czy mówimy o Nim w czasie Jego praegzystencji, czy o okresie Jego ziemskiego życia, przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Chociaż, ściśle mówiąc, określenia te otrzymał od momentu narodzin w Betlejem i dotyczą go, gdy stał się istotą ludzką. Kiedyś badałem tą kwestię głęboko w hebrajskiej Biblii i co zauważyłem? Otóż w czasach Starego Testamentu Hebrajczycy nazywali w swoim języku ciele ben bakar. W języku hebrajskim wyrażenie ben bakar dosłownie oznacza syn wołu. Tekst taki zapisany jest w Księdze Liczb, czyli w czwartej Księdze Mojżesza i tam rozdział 15 i werset 8, gdzie czytamy następujące słowa. Jeżeli zaś na ofiarę całopalną lub rzeźną złożysz cielca, aby spełnić ślub albo jako ofiarę pojednania dla Pana, i tutaj w języku hebrajskim, w Biblii hebrajskiej, ten cielec, który miał być złożony na ofiarę, jest nazwany dosłownie ben bakar, syn wołu. Hebrajczycy człowieka 20-letniego nazywali syn lat 20. Po hebrajsku to brzmi mniej więcej ben eshrim shanach. Te wyrażenie znajduje się w tekście Księgi Wyjścia, czyli drugiej Księgi Mojżesza i tam 30 rozdział, werset 14. 30 rozdział, werset 14, gdzie czytamy: każdy, kto podlega spisowi od 20 roku życia wzwyż, niech da dar ofiarny dla Pana. I tutaj w oryginalnej hebrajskiej Biblii jest mowa o synu lat 20, prawda? Każdy, kto podlega spisowi, syn lat 20 wzwyż, niech da dar ofiarny dla Pana. Hebrajczycy człowieka określali słowami ben Adam. Hebrajskie wyrażenie ben Adam dosłownie oznacza syn człowieka. Tekst można znaleźć w księdze proroka Jeremiasza i tam 49 rozdział. Księga proroka Jeremiasza, 49 rozdział i czytam werset 18, który brzmi następująco. Jak Sodoma i Gomora i sąsiednie ich miasta zostały doszczętnie zburzone, mówi Pan,
Tak nikt tam nie zamieszka i żaden człowiek się tam nie zatrzyma. W naszej Biblii Warszawskiej przekład mówi, żaden człowiek się tam nie zatrzyma. W Biblii Hebrajskiej jest zapisane, żaden Ben Adam, żaden syn człowieka się tam nie zatrzyma. W Nowym Testamencie Pan Jezus często siebie określał synem człowieczym, aby zaznaczyć swoje pełne człowieczeństwo. I tutaj pragnę otworzyć i przeczytać fragment Ewangelii Marka, 2 rozdział i werset 28. Pan Jezus mówi, tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Syn Człowieczy. W księdze Daniela proroka czytamy o tym, że król babiloński 4. osobę, którą zobaczył w piecu ognistym na równinie Dura, nazwał po aramejsku Bar Elahin, syn bogów, podobny do syna bogów. Tutaj otwórzmy sobie tekst Księgi Daniela, 3 rozdział i werset 25. A on odpowiadając rzekł, oto ja widzę 4 mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd 4. osoby podobny jest do anioła. Biblia Warszawska przekłada podobny do anioła. W rzeczywistości występuje tam wyrażenie syn bogów. Król Nebukadnezar zobaczył więc istotę boską, o boskiej naturze. Dlatego, że jeśli syn wołu jest wołem, syn lat 20 ma lat 20, syn człowieka jest człowiekiem, to syn bogów jest Bogiem. W ten sam sposób demony nazywali Pana Jezusa. Otwieram Ewangelię Marka. W 3 rozdziale czytam werset 11. A duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padły mu do nóg i wołały, tyś jest Syn Boży. Tak, jest Synem Bożym, bo jako Syn ma swój początek. Wcześniej takiej istoty nie było, ale jest Boży, czyli jest Bogiem. Demony wołały, tyś jest Syn Boży. Ewangelista Marek napisał, że demony nazywali tak Jezusa, bo go znali. W Ewangelii Marka, w 1 rozdziale, czytam werset 34. I uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby, i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. No właśnie, czy ktokolwiek zastanawiający się nad naturą Chrystusa wziął te teksty pod uwagę? Demony wiedzieli, kim naprawdę był Pan Jezus, zanim stał się Synem Człowieczym. Oni znali Go jako Boga, któremu, zanim się zbuntowali, hołdy oddawali jako swojemu Stwórcy. Jeśli Syn Człowieczy ma naturę człowieka, to Syn Boży ma naturę Boga. Jeśli demony tytułowali Pana Jezusa Synem Boga Najwyższego, to znaczy, że Jezus miał naturę taką samą, jak Bóg Najwyższy. W Ewangelii Marka, w 5 rozdziale, czytam werset 7. 5 rozdział Ewangelii Marka, werset 7. I wołając wielkim głosem rzekł,
Co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Syn Boży ma naturę boską. Syn Boga Najwyższego ma naturę Boga Najwyższego. Syn człowieka ma naturę człowieka. Te dwie natury w Chrystusie Panu połączyły się. Inkarnacja Chrystusa została zapowiedziana w proroctwach Starego Testamentu. Gdy te proroctwa spisywano, Chrystus nie był jeszcze Synem Bożym. Nie był Synem Człowieczym ani Jezusem Chrystusem. W ogóle Go tak nie określano. W niebiesiech jako istota boska przyjmował hołdy od swojego stworzenia. Stał się Nim dopiero setki lat później, od Betlejemu, gdy te proroctwa się wypełniły. Chciałbym, żebyśmy teraz zwrócili uwagę na drugą księgę Samuela. Otwieramy drugą księgę Samuela. Interesuje nas tam rozdział 7 i przeczytamy sobie wersety od 12 do 17. Ja będę cytował te teksty z hebrajskiego Starego Testamentu Biblii Interlinearnej. W drugiej księdze Samuela w 7 rozdziale i wersecie 12 czytamy: bo kiedy wypełnią się dni Twoje i spoczniesz z ojcami Twymi, wzbudzę potomka Twego po Tobie, który wyjdzie z wnętrzności Twoich i utwierdzę królowanie Jego. I tu się zatrzymajmy. Zgodnie z powyższą zapowiedzią proroczą, skierowaną od Boga do króla Dawida przez proroka Natana w 10 wieku przed naszą erą, Jezus z Nazaretu przepowiedziany jest jako potomek Dawida. Dlatego w Nowym Testamencie określany jest synem Dawida. Mamy w Nowym Testamencie mnóstwo tekstów, nie ma chyba potrzeby nawet ich czytać, gdzie Chrystus jest nazywany synem Dawida. Przeczytajmy teraz 13 werset 7 rozdziału. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. On zbuduje dom dla imienia mego i utwierdzę tron królowania jego na zawsze, czytamy w Biblii Hebrajskiej. Teksty Nowego Testamentu wskazują na Chrystusa jako głowę i opokę Kościoła. I właśnie Kościół Boży w tym proroctwie nazwany jest domem dla imienia mego. To Chrystus Pan stał się fundamentem, opoką i głową Kościoła Bożego. W liście do Efezjan w 2 rozdziale apostoł Paweł od wersetu 20 po 22 zapisał następujące słowa. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. A więc 13 werset wypełnił się w Chrystusie. 14 werset 7 rozdziału 2 księgi Samuela jest bardzo ciekawy. Bóg przez Natana zwraca się do Dawida. Ja stanę się dla niego ojcem, a on stanie się dla mnie synem. Kiedy pobłądzi on, będę karał go rózgą ludzi i plagami synów człowieka. Apostoł Paweł proroctwo to odnosi do Pana Jezusa. W liście do Hebrajczyków, w
W pierwszym rozdziale i wersecie 5 czytamy następujący zapis apostoła Pawła. W 5 wersecie Paweł napisał: do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem? Do żadnego anioła Bóg Ojciec tak nie powiedział. A więc Chrystus nie jest aniołem. Chrystus jest ponad aniołami. Tekst wyraźnie mówi: on będzie mi synem. I rzeczywiście, gdy potomek Dawida jako syn człowieczy narodził się w Betlejem, był jednocześnie synem Bożym. Przeczytajmy teraz w 2 księdze Samuela, 7 rozdział, werset 16. I będzie trwał dom Twój i królowanie Twoje na zawsze przede mną. Tron Twój będzie trwały na zawsze. Żaden z potomków Dawida nie wypełnił tego proroctwa, oprócz Pana Jezusa. Nowy Testament, wieczne panowanie i tron przypisuje Jezusowi Chrystusowi. Anioł Gabriel w Ewangelii Łukasza w 1 rozdziale powiedział wyraźnie o tym. W liście do Hebrajczyków powtórzył to apostoł Paweł w 1 rozdziale od wersetu 6 po 9, kiedy napisał: i znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do Syna: tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Proszę zwrócić uwagę, że aniołowie jako słudzy Najwyższego składają hołdy Chrystusowi. Proszę zwrócić uwagę na to, że Bóg Ojciec tytułuje Chrystusa Pana Bogiem. Tron Twój, mówi Bóg Ojciec do Chrystusa, o Boże, na wieki wieków. Tron Chrystusa jako Boga będzie trwał na wieki wieków. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela. I tu znowu Chrystus jest tytułowany Bogiem. A więc proszę zwrócić uwagę. Bóg Ojciec tytułuje Chrystusa Pana słowem Bóg, o Boże. Chciałbym, żebyśmy teraz popatrzyli na Psalm 40. A więc otwieramy Księgę Psalmów w Starym Testamencie. Szukamy Psalm 40. I tam w Psalmie 40 interesuje nas werset 8. Brzmi on następująco. Wtedy rzekłem: oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie. Kto wypowiada te słowa? Oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie. Kiedy to proroctwo spisywano w X wieku przed naszą erą, bo jest to psalm autorstwa Dawida, kim był ten, którego proroctwo zapowiedziało, zanim się spełniło? Kim był ten, który powiedział: wtedy rzekłem, oto przychodzę, w zwoju księgi napisano o mnie?
Ten ktoś istniał, gdy te słowa były spisywane. On włożył w umysł Dawida myśl tą, którą Dawid spisał w psalmie. Wieczna druga osoba bóstwa zapowiada w tych słowach swoje przyjście na świat, objawione w starożytnych proroctwach mesjanistycznych. W zwoju księgi napisano o mnie. Wiele proroctw Starego Testamentu przepowiadało przyjście na świat Mesjasza. Ten Mesjasz jako istota boska w niebiesiech mówi: oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie. Popatrzmy na księgę Izajasza proroka i tam 7 rozdział. Księga proroka Izajasza, 7 rozdział. Przeczytamy sobie werset 14. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Proroctwo to z 8 wieku przed naszą erą wypełniło się podczas narodzin Jezusa w Betlejem. Ewangelista Mateusz powołuje się na nie, aby wykazać, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, czyli Bogiem, który przyjął człowieczeństwo, by być razem z ludźmi. Bo przecież takie jest znaczenie imienia Immanuel. Żeby nie być gołosłownym, otwieram Ewangelię Mateusza, 1 rozdział i tam czytam wersety od 22 po 23. 1 rozdział od wersetu 22 po 23. Ewangelista Mateusz, jakby podsumowując narodziny Chrystusa w Betlejem, właśnie odnosi się do starotestamentalnego proroctwa księgi Izajasza, żeby udowodnić, że ono się wypełniło w narodzinach Chrystusa. I pisze tak. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Jedno z imion Chrystusa, Immanuel, oznacza Bóg z nami, bo dosłownie Bóg znalazł się wśród ludzi przez inkarnację, przez przyjęcie ludzkiej natury. Popatrzmy teraz na Księgę Izajasza, 9 rozdział. Księga proroka Izajasza, 9 rozdział. Czytam werset 5 i 6. Ten tekst zawsze doprowadzał mnie do jakiegoś podziwu, bo w swojej treści jest po prostu nieogarnięty chyba przez umysł ludzki. W 9 rozdziale czytamy proroctwo. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany, i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Nie mamy żadnych wątpliwości, że ten werset, ten fragment księgi proroka Izajasza odnosi się do Pana Jezusa. Jest to tak zwane proroctwo mesjanistyczne. Pytanie, kim naprawdę było to dziecię? Kim było to dziecię? Te dziecię narodzone w Betlejem, kim naprawdę było?
prorok albo się pomylił, albo pisze prawdę. Bo czy niemowlaka, czy dziecię można nazwać Bóg potężny? A tutaj proroctwo dziecię Chrystusa, którego narodziny w Betlejem zapowiada, nazywa Bogiem potężnym. W Biblii Warszawskiej Bogiem mocnym. Dziecię jest Bogiem mocnym. Bóg mocny przyjął naturę człowieka i rodzi się w Betlejem jako dziecię. Ale naprawdę jest Bogiem. Bóg mocny, Bóg potężny. Prorok nazywa to dziecię Ojciec Odwieczny. Ojciec Odwieczny. Odwieczny, zanim wieki zaistniały. Zanim wieczność zaistniała. Ojciec Odwieczny. To dziecię, które narodziło się w Betlejem z Marii Panny. 800 lat wcześniej proroctwo określa Ojcem Odwiecznym, Ojcem Wieczności. Dlaczego? Bo to dziecię naprawdę jest Ojcem Odwiecznym. Ale żeby zbawić mnie i ciebie, przyjęło naturę człowieka i urodziło się w Betlejem. Gdy te proroctwo czytamy, ogarnia mnie przynajmniej ogromny podziw. Bóg potężny, Ojciec Odwieczny, korzy się, przyjmuje naturę człowieka, rodzi się, czyni to z miłości do świata, aby ocalić nas. I dzisiaj wielu, zamiast podziękować mu za to, chce go obedrzeć z jego chwały, z jego majestatu, z jego boskości. Dokładnie na tym zależy szatanowi, który nie może ścierpieć chwały, majestatu, boskości Chrystusa. I przez swoich ziemskich agentów czyni wszystko, aby przekonać jak najwięcej ludzi, że Chrystus nie jest żadnym Bogiem, nie jest Ojcem Odwiecznym, nie jest Bogiem potężnym, jest tylko zwykłym człowiekiem. Popatrzmy teraz na księgę Michała, proroka. Otwieramy księgę Michała, która znajduje się wśród ksiąg proroków mniejszych. 5 rozdział nas interesuje i 1. Ja przeczytam ten tekst z Biblii Hebrajskiej, przekład interlinearny. 5 rozdział, 1. A ty, Betlechem Efrata, mały jesteś, aby być w pokoleniach Judy. Z ciebie mi wyjdzie, aby być panującym w Izraelu, a pochodzenie jego od dawna, od dni wieczności. Michał żył około 200 lat po Dawidzie, królu Izraela. Dlatego nie Dawida dotyczy jego proroctwo. Poza tym w tekście hebrajskim jest zapisane pochodzenie jego, a nie początki, jak mamy w Biblii Warszawskiej. Jak mamy też to oddane w innych przekładach. Ten, który pochodził od wieczności, stał się synem człowieczym i synem Bożym. Począwszy od inkarnacji dokonanej podczas narodzin Jezusa w Betlejem. I chciałbym podsumować dzisiejsze rozważanie. Zdaję sobie sprawę, że tego typu rozważania biblijne są ciężkie, nudne,
wymagają koncentracji i uwagi. Nie ma tu jakiejś sensacji. Mamy tutaj do czynienia z głęboką teologią, egzegezą tekstu biblijnego. Ale chcę o tym mówić, bo wiem, że wiele osób ma problemy ze zrozumieniem natury Chrystusa. Podsumowanie. Przed inkarnacją, podczas swojej praegzystencji, Odkupiciel był wieczną, wszechmogącą i wszechwiedzącą, równą Ojcu osobą bóstwa. Wszechświat czcił Go na równi z Ojcem, jako swego Boga, Stworzyciela, źródło życia, bytu i istnienia. Dla ocalenia ludzkości z powodu upadku w grzech przez narodziny z Marii Panny w Betlejem przeszedł przez inkarnację, to znaczy wcielił się w człowieka, przyjmując ludzką naturę. I od tej pory znany jako Jezus stał się Synem, bo zaistniał jako osoba bosko-ludzka, której wcześniej w tej formie nie było. Prowadząc doczesne życie, podobnie jak wszyscy ludzie, był podporządkowany właściwościom tego świata. Jadł, pił i odpoczywał. Czytał święte księgi, uczęszczał na nabożeństwa, modlił się i wierzył. Był posłuszny swoim ziemskim rodzicom. Dlatego Pan Jezus często mówił o sobie jako Syn Człowieczy, ponieważ nadal zachował swoją boską naturę oraz dla zaznaczenia, skąd naprawdę przybył. Natchnienie autorzy Nowego Testamentu do jego tytułu Syn dodali przymiotnik Boży. Tą prawdę ewangelista Łukasz, opisując pobyt 12-letniego Jezusa w Jerozolimie, zawarł w 2 rozdziale swojej Ewangelii, w wersetach od 48 po 51. Otwieram Ewangelię Łukasza, 2 rozdział. I czytam wersety od 48 po 51. I ujrzawszy go, zdziwili się i rzekła do niego matka jego: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy. Popatrzcie, chłopiec Jezus w odpowiedzi na zarzut zatroskanych rodziców odpowiedział, że musi działać w sprawach ojca swego. Oczywiście Pan Jezus miał tu na myśli Boga Ojca. Więc jako 12-letni chłopiec Jezus był już świadomy, że jest Synem Bożym. Ale dalszy tekst opowiada, że po powrocie do Nazaretu wobec Józefa i Marii zachowywał się tak, jak ziemskie dzieci wobec swoich rodziców. Świadczy to o tym, że w pełni był także Synem Człowieczym. Rozważmy te zagadnienia z modlitwą uczciwie i obiektywnie, a wtedy ukaże się naszym
oczom piękno Chrystusa. Syna człowieczego, który umiera na krzyżu Golgoty, ale w rzeczywistości jest Bogiem, który przyjął naturę ludzką, by nas ocalić, uratować, zapewnić nam przebaczenie, pojednanie i życie wieczne na nowej ziemi. Jeśli ktoś byłby zainteresowany wydrukowanym materiałem dzisiejszego rozważania, proszę kontaktować się z adresem mailowym Zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Każda osoba, która na maila zboru w Kalwarii Zebrzydowskiej prześle prośbę o to, aby otrzymała drogą mailową wydruk dzisiejszego materiału, otrzyma, aby mogła sobie dokładniej przeanalizować to, co dzisiaj mogliśmy studiować w Starym i w Nowym Testamencie. Dziękuję za uwagę. Amen.